Crane? Tak, tak, słyszę pana. O co chodzi? Jestem w sektorze zero. Czy Jade jest u pana? Nie. Obawiam się, że nie zdoła do mnie dotrzeć. Nie jest to łatwe, wie pan. Musiałem się odciąć zupełnie od zewnętrza z powodu zbiorów Raisa. Wszystko w porządku? Uwięziony w laboratorium, ale przynajmniej bezpieczny. Czy mnie pan odwiedzi? Jeszcze nie. Muszę najpierw odnaleźć Jade i odzyskać badania doktora Zida. W porządku, będę czekał. Życzę powodzenia. Ty jesteś Crane, prawda? Tak, to ja. Jestem Michael. Troy czeka na ciebie w naszym lofcie. Dobrze cię tu widzieć, Crane. Crane! Miło cię poznać, stary. Jestem Savi. Potrzebujesz technikaliów? Wal do mnie. Prawie przełamałem zagłuszanie łączności. Chodź, przywitaj się z Troy. Jestem Kyle Crane. Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz. To ty szukasz Jade Aldemir, prawda? Tak, widziałaś ją? Wiesz, gdzie jest? Jade,
Tutaj Troy. Słyszysz mnie? Nadawaj, Troy. Jade, tu Crane. Wiem, że idziesz do Camdena, ale jego klinika jest otoczona przez zombie i ludzi Raisa. Pozwól mi sobie pomóc. Crane, zostaw mnie w spokoju. Słyszę ciebie, ale widzę tylko mojego brata. Proszę, wysłuchaj mnie. Jestem byłym agentem GRE. Okej? Okay? Miałem dowiedzieć się, gdzie Rais trzyma pewien tajny plik, ale... Ale to już nieważne. Rozmawiałem z ministerstwem. Chcieli zrobić nalot dywanowy na miasto, ale... Zgodzili się czekać, bo chcą wyniki badań, które masz ze sobą. Musimy jakoś przekazać im wiadomość, że je mamy. Ty dupku. Ty dupku! Jade? Jade! Szlak. Crane. Kiedy ostatnio z nią rozmawiałam, była na uniwersytecie. Trzeba iść na wschód. Jeśli to, co mówisz, jest chociaż w części prawdą, musisz ją znaleźć. Znalezienie Jade to kwestia życia i śmierci nas wszystkich. Idź. Słucham cię. Rozmawialiśmy o sposobie przebicia się przez zagłuszanie i Savi wpadł na pewien pomysł. Będzie pracował nad tym, podczas gdy ty będziesz szukał Jade. Będziemy w kontakcie, Crane. I jeśli mogę coś zasugerować, postaraj się w miarę możliwości unikać zarażonych, dobra? Zawsze sprawiali zagrożenie, ale teraz te sukienkoty są jakby jeszcze gorsze.
Hej, kolego, widziałeś może Jade Aldemir? Młoda, długie, ciemne włosy, zawzięta. Tak, rozmawiała z tym, jak on się nazywa. Tam obok. Dzięki. Jade? Jade, jesteś tu? Kim jesteś? Czego chcesz? Cholera, ani śladu Jade. Chcesz? Czy możesz mi pomóc? Szukam młodej kobiety. Drobna, ciemnowłosa. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nazywa się Jade Aldemir. Ta, była tu. Niewiele się z nią minąłeś. Siedziała tu trochę pochmurna, jak gradowe niebo. A potem sobie poszła. Szlak by to. Mówiła, gdzie idzie? Nie. Ale ty jesteś Krain, prawda? Zostawiła to dla ciebie. Tamir. Czemu mi to zostawiła? Cóż, nie mam pojęcia. Ale chciała, żeby ci przekazać słowa nigdy więcej. Nie wiem, o co mogło jej chodzić. Wygląda wygodnie. Jade, tu Krain. Słyszysz mnie? Jade, gdzie jesteś? Nic z tego. Troy, tu Krain. Słyszysz mnie? Krain, właśnie miałam się kontaktować. Savi przebił się przez zagłuszanie i dobrze by było, gdybyś tu do nas wrócił. Musisz to zobaczyć. Czemu? Co muszę zobaczyć? To, co się dzieje poza miastem. Musisz to zobaczyć na własne oczy. Po prostu przyjdź tutaj. Mówię serio. Ugh.
Nieważne ile razy to widzę, nadal nie mogę w to uwierzyć. Do prasy wyciekł dzisiaj wewnętrzny dokument GRE, który, jeśli jest prawdziwy, świadczy o tym, że GRE to w istocie groźny, przestępczy syndykat. Zamiast szukać lekarstwa na wirusa Haran, jeśli wierzyć dokumentowi, GRE planował zmienić go w broń i sprzedać go temu, kto da najwięcej. Na całym świecie reakcje... Nie, nie, przewiń do tamtego. Jestem ostatnim, który pozostał przy życiu. To naprawdę cud. To cud, że wyszedłem z tego. Opłakujemy tych, którzy nie przetrwali. Ale jak zauważył prezydent w dzisiejszej przemowie, my musimy żyć dalej. Wojsko poszukiwało żywych na obszarze objętym kwarantanną, ale wiemy, że nie ma tam już niezarażonych. Według pułkownika Tannera, po zakończeniu procesu odkażania, wirus będzie można uznać za całkowicie zniszczony. To robota ministerstwa. Usprawiedliwiają się przed światem za zniszczenie tego miasta. Słuchaj, Crane, zanim nam stąd uciekniesz, mamy pewien pomysł, jak wysłać wiadomość. Mamy zamiar wysadzić budynek w powietrze i pomalować ścianę ogniem. Tego zombie by nie zrobiły. Rzecz w tym, że nasz biegacz Michael ma problemy w budynku. Nie może się dostać na górne piętra. Pełno tam gryzoni. I chociaż nie chcę tego przyznać, żadne z nas nie da rady tego zrobić. Musimy działać i to już, bo inaczej ty, ja, Jade, wszyscy znikniemy z powierzchni Ziemi. Powiedz Michaelowi, że się tym zajmę, a tymczasem możesz skontaktować się z Jade? Muszę się z nią spotkać. Masz to jak w banku. Hej, jeszcze jedno. Rais sprowadził na Stare Miasto kilka swoich oddziałów szturmowych. Są tu dopiero parę tygodni, ale już narobili masę smrodu. Organizują napady i ogólnie terroryzują ludzi przy każdej nadarzającej się okazji. Zdaje się, że Rais nakazał im brutalne postępowanie. Lubi pokazywać, kto tu rządzi. Nieźle się umocnili. Mają kwaterę główną i dwa składy, w których gromadzą zapasy. Podobno zebrali ich już całą masę. Przyda mi się trochę zapasów. Ach, oddasz nam ogromną przysługę. Gdzie ten przyczółek? Jeden skład jest w biurowcu, a drugi w budynku rozgłośni. Może ich odwiedzę. Thank you.
Muszę znaleźć niejakiego Michaela. Cokolwiek planuje Żar, to jeśli tylko ma to szansę wypalić, muszę im w tym pomóc. Błagam! Nie teraz! Fuck! Wziąłem cię za gryzonia! Dlaczego tak podkradasz się do człowieka? Jezu! O mało nie padłem na zawał! Nie chciałem cię przestraszyć, Michael. Dobra, dobra. Troy mówiła, że przyjdziesz. Boże, dobrze, że nie widziała, jak się zląkłem. Już nigdy by mnie nie wzięła na poważnie. Zadujałeś się, co?
A jak? Widziałeś ją? Dlatego się zgłosiłem na ochotnika. Więc ryzykujesz życie w walce z hordą zombie po to, by zaimponować dziewczynie? Stary, przed epidemią największe moje osiągnięcie to była szóstka z dyktanda. Czaisz? Troi by nawet na mnie nie spojrzała. No to teraz łapię każdą okazję, jaka się trafi. Niech ci będzie. Co tu jest do zrobienia? Okej. Próbowałem dokończyć, ale nie wejdę wyżej niż 9. piętro. Zajmę się tym. Musisz zrobić tak. Weź materiały wybuchowe, włącz piece gazowe i umieść ładunki w konkretnych mieszkaniach. Eksplozja utworzył wzór, którego nie będzie można uznać za przypadkowy, tak? Jeśli zdołają to wyjaśnić, pierwszy im osobiście kurna pogratuluje. No to zasuwaj. Pierwszy przystanek masz na 10. Coś musiało zapakować szyję. Cholera! Szlak! Co się dzieje? Żyjesz? Tak, już tak. Na razie.
już. Michael, jestem na 10. Super. Szukaj mieszkań numer 105, 106, 134 i 137. Thank you.
Dobra, pierwsze mieszkanie z głowy. Dobra robota, idź do następnego. Skończyłem z drugim mieszkaniem. Kurde, jesteś tym lepszy ode mnie. Teraz musisz... O cholera. Co jest? Michael! Mam towarzystwo. Wąt stąd, ciule! Michael, uciekaj stamtąd. Ratuj się! Nie, dam radę ich powstrzymać, a ty musisz skończyć robotę. Nigdzie nie idę, zanim nie skończysz.
czy to płacz dziecka? Jezu, co to takiego? Załatwione. Super, a tego, dałbyś radę tu z powrotem? Zdecydowanie nie odmówiłbym teraz pomocy. Słuchaj. Hej, suczy synu, Jezu Chryste! Michael? Słuchaj, jakbym nie dał rady, musisz puszczaj mnie, zabrać detonator, wiać stąd i wywalić to wszystko w powietrze! Michael, uciekaj stamtąd i wracaj do Troi, teraz! Po prostu zostaw detonator! Michael! Michael! Kurde!
nadzieję, że z Michaelem wszystko w porządku. Mam już detonator. Teraz zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. Się z Jade? Crane! Jade, to ty? Crane, słyszałam, co zrobiłeś. Widzę, co zrobiłeś. Więc wierzysz mi teraz, że jestem po waszej stronie? Co za skurwysyny! Cholera, Crane! Jeśli naprawdę jesteś po naszej stronie, musisz skontaktować się z GRR. Powstrzymać bombardowanie. Wiem, ale straciłem jedyny sposób na dotarcie do nich. Hej, słuchajcie. Savi wykombinował sposób przebicia się przez zagłuszanie. Potrzebuję jednak waszej pomocy. Świetnie. Jade, słyszałaś? Musimy się spotkać. Tak. No dobra. Spotkajmy się w czerwonym budynku przy szmaragdowym kanale. Stamtąd ruszymy dalej. I Crane, uważaj na siebie. Tutejsi zarażeni są jeszcze bardziej zajadli od tych w slumsach.